się spotykamy, Wiedźminie. Wasza cesarska mość. Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. To na pewno ona? Tak. Wróciła i jest w niebezpieczeństwie. Świadkowie twierdzą, że ściga ją dziki gon. Musisz ją znaleźć. A gdy ją znajdę, co wtedy? Dam jej to, na co zasługuje. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Mnie jest Tymusek i witam was z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kochani, zaczynamy. Witaj. Czemu barona nazywają krwawym? Opowiadaj. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem. Ale ktoś z jego ludzi rozwalił balię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że baron wszystkich wyrżnął. Odtąd mówili na niego krwawy. No ale historia. No, tydzień wcześniej w Małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczyk, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. Napiłbym się czegoś. Pokaż, co tam macie. O, karty mi chodzi tylko. Emrvar Emrace. O, 50. A, wszystko, co tu masz. Alkohol, jak będę potrzebował, to wrócę. Dzięki, bywaj. Do zobaczenia. Dobra, ułożymy jeszcze kartę do gwinta, daj to. Czekajcie, musimy zobaczyć, co jest zadania poboczne. Dzikość serca, zadania wiedźmińskie, zaginiony brat, poziom 33. To daleko. Dobra, robimy sobie ten galacki łącznik, bo to nie ma co. Na pewno sobie trochę ruszymy tej fabuły do przodu. Niski poziom, trzeba wbić czwarty przynajmniej. Jedź, płotka! Najmniej ten czwarty poziom, żeby już był. Będzie dobrze. Aha. Okej. Okay. Czyli nie przeskoczę ten, no dobra. Wolę sobie zejść sam. Muszę przejść przez bagno, tu wszystko bagniste. Mam ta lokacja tutaj Belen, tu wszystko bagniste prawie. Cała okolica jest bagnista. Jedno wielkie bagno, tak zwane. Dobra, dawaj tą płotkę. Będzie troszeczkę szybciej i tak. Dobra, jedziemy. Ja mam zachód słońca. No to po prostu jest niesamowite, zachód słońca w tych rzeczach. Idziemy po tego agenta Henrika. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i ta mgła. Czyżby dziki gon? Jak śnieg, no to dziki gon, tak? Splądrowali wsi, nie obrabowali chaty. Po prostu nie byli złodziejami. Wspaniale. Spalona twarz. Trudno stwierdzić, kim był ten człowiek. Hmm.
Jeszcze jeden ocalały został. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim, ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Czego? Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Myśki gon. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. No dobra, czyli tak jak przypuszczałem. Wioskę najechał dziki gon. Tak jak Henryk miał się dowiedzieć czegoś o Ciri, to chyba dlatego dziki gon go ściga. Na kogo dzięki go najechał tą wioskę? Torturowali go. Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza, zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. No chyba już nawet zauważyłem, gdzie. Tutaj. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. No i voilà. Jakaś piwniczka.
Na pewno gdzieś Igon nie zajrzał. Jak schował ten kluczyk. Zginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona, mogła być uprowadzona za jedno jezienie. Czeka wysoka nagroda. Dobra, zobaczmy. Tutaj coś jest. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń. Wariat albo... Nic nie ma. Tu coś się świeci. Świeczka. Ciekawe. Skrytka. No zobaczmy. Jakaś książka. Księga raczej, bo książka to nie jest. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Ciri. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Okej. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Niedużo tych rzeczy, ale zawsze. Czyli teraz kasztel, musimy wrócić do, iść do kasztelu barona i znaleźć tą wiedźmę we wsi Podgaje, tak? No zobaczmy. Polowanie na czarownicę. Mniejszy poziom trudności, więc zaczniemy sobie od czarownicy. Czekaj, może sobie szybką podróż zrobimy teraz. Mamy wskaźnik, może coś... Wieś Wrzosowa. Gdzie mam się udać? Tutaj. Czyli lipa, bo tutaj mam tylko te... Czyli będę musiał na piechotę zasuwać. No dobra, no niestety. Tak zwane life is brutal. Dobra, idziemy. Raczej jedziemy, no. No zobaczymy. Dalej, Płotka, dalej! Jakiś konflikt z wiedźmą. Też była u barona. Co zupełnie się dowiemy. Później, jak tam się udamy. O co chodziło, tak? A najpierw sobie przejdziemy do... Na znaku zapytania. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś trudny do zrobienia. No już prawie mam poziom, jeszcze troszeczkę. To ubiję jakiegoś potwora. Jakiegoś ludzia i będzie. Wysko bandytów. No to bandyci. Zapraszam. Siódmy poziom. Oszczeli mnie. Tego muszę mieć ten poziom. Oła. Strzelił do mnie. Wytrzymałość. Kończy to. Właśnie.
mi ta gra tak klatkuje? Pierdolę. No, poubijani. No widzicie, jak ciężko to wchodzi, jak ma wyższy poziom, no 7, to jest duży. Mała pałka, no trudno. Cniona skóra. No coś tu mieli. Jakąś skrzynię. Buty kawalerzysty. Słabsze od moich chyba. Zdecydowanie. Jakąś chałupę mieli. Taka wody. A nic więcej. Tu coś jeszcze jest. No, robimy wyjazd. Zobaczmy tutaj. A potem pójdziemy do tej wsi pod Gaję. Możemy ją znaleźć na własną rękę, bądź też popytać mieszkańców pod nią. Gniazdo potworów. O! Trudni. Trudni, to spierdalamy. 9. Dobra, to tego się poubijam za duży poziom. Dobra, to idziemy od razu prosto tu. W tym odcinku będę musiał coś zrobić z tą grą, bo ona... Nie wiem dlaczego mi, jak nagrywam, to ona mi klatkuje, jak gram normalnie, to jakoś normalnie ta gra chodzi, no. Nie rozumiem troszeczkę tego, no. No zobaczcie, no i zaczyna spadek. Może teraz bym się gdzieś zgliczało w drzewie jakoś, no. Nie wiem, co z tą grą jest nie tak. Czy ona mi nie pozwala nagrywać, czy co? Czekajcie, coś tam... Jakieś były te. Chyba tu. Pani pomoże. Chrowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Na boso. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę, do czysta, jasne? Dzięki ci, pani, dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj, idźcie do domu. Ciekawe. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Dajcie na nią, bo się zemści. Coś jak Abigail w jedynce, tak? Suczysko chłopa jej trzeba. Jest tu ktoś? Zwykłe maści. Nic specjalnego. I ona zniknęła. To tylko zwykła świeca. No i gdzie ona się podziała? Zniknęła. Ciekawe. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Tu może. Tu jakiś liścik. List do Aleksandra. No zobaczmy ten list do Aleksandra. Gdzie to jest? Ma fabułę. Nie, fabularnie nie ma. Notatki Hendrika, to już widzieliśmy. Zapiski, tu jest.
No okej, okay, twoja K. Wiem już, ma, że ma K. Pierwsza litera imienia, tak? To Aleksandry to jakąś chyba badał jakąś zarazę, tak? I to chyba jego była jakaś tam, nie wiem, koleżanka albo tutaj narzeczona, albo dziewczyna, nie wiem. U Aleksandra, tylko że się chyba pogniewali na siebie. No to czarodziejka, wiedźma ze wsi, tak? No dobra, zobaczymy. No, tutaj nic nie ma. Tu coś może? Lusterka. Cacek nie widuje się w Velen. Może się lubi malować, no to... Jakiś krąg. Tarci krąg nakreślony kredą. Normalnie czuję się, jakbym był u Xardasa, nie? Ma silną aurę. To artefakt, albo... Hmm. A więc tutaj zniknęła. Fajnie tu. No, no. Taka... Ładnie tu. Nawet Geralt to dostrzegł, więc zajączki. A to chyba kraina stworzona z magią. Okej. Okay. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Keyramec, tak? To już wiemy, że to, że tak się nazywa, dobra. Chyba skąd się kojarzymy, tak? Ale z gry na pewno, nie? Witaj, Wiedźminie. Chyba cię coś po sobie podziwiamy, co? Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie. Mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. No tak już cię widziałem. Co za ten... tak, dobra. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po 100-kroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. A nie jestem półgłówkiem. Robiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Czekajcie, zaraz sobie tylko naprawię słowaczki i przejdziemy dalej. Dobra, idziemy. Co ona tu robi? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. No, już widzieliśmy namiastkę tego w Lokumin, tak? Wybrałaś sobie dziwne miejsce na piłkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów?
Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Szukam Ciri, tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cirilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejek i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Kupa jej wystarczy. Będziesz mieć moją wdzięczność. Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako, że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Co elf i czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niezakończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Dobre króliczki w tle, tak? Nie, przypomniałaś o tym samym. Ona może już tam być. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. I co, moi drodzy? Przechodzimy dalej? No oczywiście. Zaraz będziemy kończyć, wiecie. Poziom czwarty. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. Przekonamy się, ale w następnym odcinku, moi drodzy, ja się z wami serdecznie żegnam, to był Łucek i Wiedźmin 3 Dziki Gon. Spotkaliśmy się z tą znajomą Keirmet. Zapraszam was, moi drodzy, na następny odcinek, a tymczasem trzymajcie się. Pa, pa.